Witam serdecznie. Źródłem informacji do dzisiejszego odcinka jest artykuł we Wprost, do którego link znajduje się w opisie, a którego tytuł brzmi Antypolska manifestacja w Auschwitz. Izraelski żołnierz zostanie ukarany przez własny kraj. Powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz przeczytałem ten tytuł, to mi się oczy zrobiły w 5 złotych i pomyślałem: brawo, wreszcie, nareszcie, może wreszcie skończy się polonofobia, może wreszcie skończy się antypolonizm, może wreszcie skończy się ta zmasowana nagonka na Polskę na arenie międzynarodowej, głównie w tej chwili rozkręcana, czy inspirowana, tak się wydaje, przez obywateli Izraela lub ludzi, którzy czują się związani z Izraelem chociażby przez dzielenie wspólnej wiary, no bo skoro nawet Izrael uważa, że dochodzi już do takiej przeginki, że pozwala sobie na ukaranie swojego własnego obywatela za antypolonizm i antypolską manifestację, no to kurczę, wreszcie się skończy. Chwała za to Izraelowi, super. No niestety tak nie jest. Pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć, to to, że jak się wczytacie, jaką ten żołnierz dostanie karę, o Boże, ola Boga, no o tym będzie w dalszej części tego vloga, Krzyś czuje, że rymuje. Natomiast pierwsza rzecz, która mi się tak w tym wszystkim nasunęła i właśnie dlatego mamy na miniaturce Zbigniewa Ziobrę i taki tekst, że bał się postawić facetowi zarzuty. Bo słuchajcie, doszło już do takiej przeginki, że nawet rząd Izraela uznał, że faceta trzeba ukarać. Jak? Inna sprawa, będzie o tym dalej. Natomiast nawet rząd Izraela uznał, że trzeba go ukarać. Natomiast rząd polski, w tym sensie, że prokurator generalny jest członkiem rządu i on nadzoruje prokuraturę, ale szczerze to mówiąc, tak zwany szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, a w zasadzie wymiar, nazwijmy to służby od ścigania, prawda? Policja, prokuratura. Nie. Czyli Polska nie ukaże faceta, który tak zgrzeszył na terytorium Polski, że jego własny kraj będzie chciał go ukarać. Izrael uważa, że to jest przeginka, będzie karał. A rząd polski nie, spoko, nie ma żadnego problemu. Chore, nie? To pokazuje, jaki jest strach. To pokazuje, że niestety, ale ten facet, który u Sławy i Przyjaciele mówił, że Polska jest krajem, który istnieje tylko teoretycznie, no za wiele się nie pomylił. Niestety. Przypominam, że on też mówił o robieniu seksu oralnego Amerykanom i wielu, wielu innych rzeczach. Także wiecie, ja tam strasznie potępiam to, co było w Sowach i Przyjacielach generalnie. Natomiast strasznie się obawiam, że ta diagnoza, że Polska jest krajem, który istnieje tylko teoretycznie i robi czynny seks oralny w stosunku do Amerykanów, to jest takie dwuznaczne, mówiąc krótko, czyli jest skrajnie spolegliwy i pozwala na bierny stosunek płciowy, homoseksualny, analny w swoją stronę, że to wcale nie jest takie, bym powiedział, nietrafne i to mnie przeraża, bo mieliśmy być krajem, który wstaje z kolan, a nie tylko takim krajem, który klęczy przed jeszcze większym bratem, wujkiem samym i ewentualnie jego kolegą Izraelitą. To nie jest w porządku, nie? Do tego jeszcze dochodzi to, że jak donoszą media trzeciego, czwartego obiegu, jak ludzie mówią, to do aktów antypolonizmu, do aktów znieważenia Rzeczpospolitej, do aktów znieważenia narodu polskiego poprzez fałszywe przypisywanie na współudziału w Holokauście, dochodzi podobno na terenie obozu Auschwitz dość regularnie, a niektórzy to mówią, że nawet to jest tak, że częściej niż raz dziennie. I jakby to ładnie powiedzieć, no ludzie, którzy o tym mówią, są wyzywani od antysemitów, bo śmiesz takie rzeczy mówić. A tutaj wygląda na to, że coś może być na rzeczy i że to zaczyna być coraz bardziej tak, że jak mówisz niewygodną prawdę o Rosji, to cię wyzywają, że niby jesteś rusofobem. Jak mówisz niewygodną prawdę o, nie wiem, na przykład Niemcach, że jesteś germanofobem. A jak mówisz niewygodną prawdę o obywatelach Izraela, to jesteś antysemitą. To jest bardzo nie w porządku. I zobaczcie, jak ta cała sytuacja, druga rzecz, poza tym
jak bardzo no, wygląda na to, że polska prokuratura i polska policja się boi postawić zarzuty, chociaż powinna, za chwilę będę o tym mówił, z jakiego paragrafu i komu. No to jeszcze całe to muzeum nie informuje o tym mediów, a moim zdaniem powinno. Moim zdaniem Polacy mają prawo wiedzieć, gdy dochodzi do aktów polonofobii czy antypolonizmu. Jeżeli gdziekolwiek dochodzi do, nie wiem, czegokolwiek chociażby trochę zbliżonego do antysemityzmu, to natychmiast są o tym powiadamiane izraelskie media i natychmiast grzmią, albo grzmią o tym jakieś inne instytucje izraelskie, tak to nazwijmy. Tymczasem tutaj w Polsce dochodzi do ostentacyjnego aktu antypolonizmu i cisza, i nic. I nic do mediów się nie przedostało. W tym sensie, że obóz w Auschwitz nie powiadomił. I teraz tak, ktoś może powiedzieć: Krzyśku, co ty gadasz? Czy ty się w szaleju najadłeś? Jak to do mediów nic się nie przedostało, skoro wprost o tym pisze? Krzysiu, sam sobie przeczysz. No nie, Krzysiu sobie nie przeczy. Mówiąc, że nie przedostało się do mediów, mam na myśli polskie media, do których nic nie przedostało się bezpośrednio z władz muzeum, jakim jest Auschwitz, prawda? Ponieważ jak sobie zjedziecie na sam koniec tego artykułu we wprost, to oni tam, podobnie jak ja, podaję źródło na samym końcu opisu, jak go otworzycie. Tak samo wprost też podaję źródło. I źródłem nie jest oświadczenie prasowe muzeum. Źródłem nie jest komunikat policji. Źródłem nie jest komunikat MSZ-u, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy IPN-u. Nie! Słuchajcie, źródłem jest Times of Israel, czyli izraelski Times. To jest ten sam, który jako pierwszy donosił m.in. o tym, że Amerykanie uchwalili ustawę 447. Jeszcze w grudniu o tym donosił, jak przeszło to przez jedną z izb ichnego parlamentu. Bardzo dobrze poinformowani są. I teraz zobaczcie, moi kochani, jak to źle świadczy o polskim muzeum, skoro izraelskie media dowiedziały się przed polskimi mediami o tym, co stało się na terytorium Rzeczpospolitej. To świadczy bardzo, bardzo źle o służbach, nazwijmy to, prasowych tegoż właśnie muzeum, prawda? No, sorry, ale wyobrażacie sobie sytuację, że na przykład coś się stanie, nie wiem, w Berlinie, bardzo bulwersującego, skierowanego przeciwko Niemcom, i o tym pierwsza się dowiaduje prasa w Izraelu, a dopiero po tym się dowiadują o tym niemieckie media. Okej, gdyby to było coś przeciwko Izraelczykom w Berlinie się zdarzyło, to rozumiem, że o tym się pierwsze dowiadują izraelskie media, bo sami zainteresowani biegną do izraelskich mediów: hola, 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 skrzywdzono nas, antysemici i tak dalej, prawda? Ale jak się coś dzieje przeciwko Niemcom, no to na pewno pierwsze o tym poinformują media niemieckie. Tak samo tutaj pierwsze o tym powinny poinformować media polskie z tekstem: proszę bardzo, doszło do aktu antypolonizmu, doszło do aktu polonofobii i tutaj wzywamy polską policję, żeby ruszyła cztery litery i coś zrobiła, wzywamy polską prokuraturę, żeby ruszyła swoje bardzo dobrze opłacane cztery litery i coś zrobiła, wzywamy ministra Ziobrę, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, żeby ruszył litery i coś z tym zrobił, i wzywamy Patryka Jakiego, który jest wiceministrem sprawiedliwości, więc może przejść się parę pokojów dalej do pana, swojego szefa ministra i powiedzieć: ej, panie szefie, ale może byś pan coś zrobił, bo ja teraz kandyduję w wyborach na prezydenta Warszawy, a warszawiacy bardzo się boją, że w wyniku ustawy 447 potracą mieszkania, bo będą im zabierane, żeby oddać tym organizacjom z Nowego Jorku. W związku z tym może wykonamy taki jakiś gest i postawimy facetowi zarzuty. W końcu popełnił czyn zabroniony na terenie Rzeczpospolitej. W dodatku wygląda na to, że zrobił to w sposób celowy. Teraz może przyznam ten artykuł we wprost, a za chwilę podam podstawę prawną, z jakiej facet powinien mieć podstawione zarzuty. I taka bierność polskich, jakiego wymiaru sprawiedliwości, mnie po prostu wkurza. Dlaczego mnie wkurza, to będzie za chwilę. Antypolska manifestacja w Auschwitz, izraelski żołnierz zostanie ukarany przez własny kraj. Słowo żołnierz jest tutaj bardzo ważne.
czwartek, 17 maja, żołnierz Izraela, artykuł jest, słuchajcie, z 22 maja z godziny 20.09, czyli 5-dniowym opóźnieniem, o tym się dowiedziały polskie media, jak sobie zaczęły szukać, przeglądać izraelskiego Timesa. Ja nie ukrywam, że też to robię, bo często są dużo lepiej poinformowani niż polskie media w sprawach dotyczących Polaków. Poza tym nawet lubię, że się tak wyrażę, lubię wiedzieć, co się dzieje za granicą, co w innych krajach piszą. Kiedyś bardziej mnie interesowały, co mówią o Polsce media niemieckie, brytyjskie. Teraz najbardziej mnie interesuje, co mówią o nas media amerykańskie i izraelskie. Powiem tylko tyle. No nie jest lekko, nie jest lekko. Ja oczywiście mam dostęp głównie do tych mediów dzięki Google Translatorowi, w związku z tym to nie jest tak, że mam jakieś idealne tłumaczenie, natomiast idzie zrozumieć, co tam piszą, nie jest dobrze. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo źle, a na granicy jest tragicznie, a więc dobrze. Ponad 5-dniowym opóźnieniem, bo tam 5 dni parę godzin, opisowana jest sytuacja, która miała miejsce w czwartek, 17 maja. Wtedy to żołnierz z Izraela pokazał w Muzeum Obozu w Auschwitz transparent z polskim napisem. Wy też braliście w tym udział. Przypominam, że skoro napis jest po polsku, to wyraźnie widać, że celem tego człowieka jest dokuczenie narodowi polskiemu, bowiem można założyć, że gdyby chciał to skierować do społeczności międzynarodowej, to zrobiłby to w języku angielskim. Natomiast gdyby kierował to do swoich rodaków z Izraela, zrobiłby to po hebrajsku, tymi takimi literkami, których większość Polaków nie rozumie. A przynajmniej większość się nie przyzna. Nie, większość nie rozumie, prawda? W związku z tym, no, ale tutaj, proszę bardzo, zrobił to po polsku, żebyśmy zrozumieli. Wy też braliście w tym udział. No oczywiście, jeśli ktoś w określonym miejscu, w którym działa się określona rzecz, bardzo haniebna, dodajmy, może nawet skrajnie haniebna, ktoś rozwiesza transparent z napisem, że my też braliśmy w tym udział, to raczej nie ma wątpliwości, że tam nie chodzi o branie udziału w oprowadzaniu wycieczki, czyli że braliśmy udział w tym, że oni się dobrze bawili. Nie ma też wątpliwości, że nie chodzi o to, że braliśmy udział w robieniu bardzo fajnej wystawy. Nie ma wątpliwości, że nie chodziło o to, że braliśmy udział na przykład, nie wiem, w obieraniu ziemniaków na wspólną zupę. Wprost z kontekstu wynika, że facet tym transparentem publicznie zarzucił Polakom lub narodowi polskiemu współudział w tych okropnych rzeczach, jakie działy się na terenie Auschwitz, kiedy ono jeszcze nie było muzeum, tylko były pod nadzorem, no po prostu był niemiecki obóz, tak? I teraz to jest bardzo ważne, jest to straszne z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem przekonany, że facet w tym momencie chciał przypisać Polakom współudział w zabijaniu Żydów. To jest Polakom jako narodowi, Polsce jako krajowi. Co jest po pierwsze nielegalne w myśl polskiej ustawy, po drugie jest nieprawdziwe, po trzecie jest haniebne, bo to Polacy głównie pomagali i to my Polacy głównie za to cierpieliśmy, za to, że pomagaliśmy. W związku z tym to jest przypisywanie tym, którzy pomagali, sprawstwa. No, taka stara maksyma się tutaj kłania, żaden dobry uczynek nie pozostanie nieukarany. To jest jedna rzecz, ale jestem przekonany, że on to chciał zrobić, że o to mu chodziło, ale może być jeszcze druga rzecz. Jak sobie poczytacie historię obozu w Auschwitz, to nie jest do końca tak, że to jest miejsce, w którym była głównie zagłada Żydów. Nie. To jest miejsce, w którym była głównie zagłada Polaków. Możecie sobie o tym przeczytać, a w zasadzie obejrzeć nawet na YouTubie. Jest taki film z Polakiem, który przeżył tenże właśnie obóz i tam no no, że przeżył, prawda?
i skoro przeżył, to no opowiadał, wiedział, co się tam dzieje. Mówił, że to głównie Polacy byli, że tam pod koniec trochę przywozili również innych narodowości, natomiast, że to byli Polacy. Czyli tak naprawdę to on nie chce, bo pewnie nie zna historii, pewnie myśli, że tam głównie jego naród cierpiał, ale de facto to przypisał Polakom współudział w zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Wyjątkowo podłe, powiedziałbym, tak? I jeszcze raz mówię, zrobił to po polsku, w związku z tym ewidentnie chciał nam Polakom dokuczyć. Dobra, i teraz czytamy dalej. Już 21 maja w mediach pojawiły się zapewnienia, że zostanie ukarany przez swoich przełożonych. O! I to zaczyna się robić nieciekawie. Tu jest, zaczyna się robić to, co wam obiecałem powiedzieć. Jak to zostanie ukarany przez przełożonych? To jest żołnierz, ale on popełnił przestępstwo pospolite na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. No być może nie jest ono jakby powielane przez... nie tyle powielane, to Izrael może nie uważa, że to jest przestępstwo, no ale rozumiem, że nie zostanie ukarany za to, że buty źle zawiązał, tylko właśnie za to, co zrobił okropnego w Polsce, że chciał dokuczyć narodowi polskiemu, że oszkalował naród polski, że psuje relacje Polski z Izraelem, że wzbudza w Polakach uczucia negatywne względem Izraela, że szczuje na siebie te dwa nasze narody, i to znaczy w zasadzie nasz naród na ich i tak dalej, i tak dalej, nie? A tutaj co? Jak to zostanie ukarane przez przełożonych? Wiecie, jakby to ładnie powiedzieć, przez przełożonych, to jak zostanie ukarany, to jest tak zwana odpowiedzialność dyscyplinarna. Czyli... no, mogę to powiedzieć, to jest zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności. To jest troszeczkę tak, jakby, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Powiedzmy, że jest sytuacja, że jest wycieczka szkolna i że na tej wycieczce szkolnej jeden dzieciak z tej wycieczki wyciąga nóż i ubogaca kulturowo dzieciaka miejscowego. No i dostajemy zapewnienie, że ten ubogacający kulturowo dzieciak zostanie ukarany za to, prawda? No bo kurczę, ten ubogacony kulturowo dzieciak nie przeżył, nie? Albo został potwornie okaleczony, ale jest zapewnienie, że on zostanie ukarany. No to co wy myślicie, że jak zostanie ukarany? No, stanie przed sądem dla nieletnich, nie? Mówię tak w cudzysłowie sądem dla nieletnich, prawda? Zdaję sobie sprawę, jak wygląda polski wymiar, system sądownictwa, tylko tak w cudzysłowie mówię, nie? Że tam zostanie skazany na, skazany, bo też niewłaściwe słowo, że zostanie skierowany do jakiegoś zakładu poprawczego i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że poprawczak to się tak ładnie nazywa, ale tak de facto to jest więzienie dla młodocianych, nie? No właśnie, no i też znowu używam języka kolokwialnego. No to nam się wydaje, że tak będzie, prawda? A potem się okazuje w drugim zdaniu, że on zostanie ukarany przez Radę Pedagogiczną. No to Rada Pedagogiczna to może zafundować obniżenie oceny z zachowania, może mu na przykład zabronić pójść na dyskotekę, albo powiedzieć, że do końca szkoły masz szlaban na wycieczki, albo mu skonfiskować narzędzie ubogacenia kulturowego, nie? No fajnie, 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 że go tak ukażą, nie, no naprawdę super. Tyle tylko, że to chyba nie o to chodziło. Bo on właśnie na tej samej zasadzie, jak słyszymy jeszcze w tytułach, że ten żołnierz zostanie ukarany, no to myślimy, że zostanie poszedł izraelskim sądem i będzie miał odpowiedzialność karną, a potem usłyszy wyrok karny i poniesie karę. A tutaj no to zostanie ukarany przez przełożonych. Jakie to mogą być kary? Rozmowa dyscyplinująca, pouczenie pisemne, pouczenie z pisem do akt, nagana z pisem do akt, tego typu rzeczy. No, może no go nawet pozbawią żołdu na jakiś czas, albo ograniczą mu ten żołd, może no, w najwyższym możliwej sytuacji, w co nie wierzę, to go zdegradują. No nie fajnie, nie? To chyba nie o to chodziło. Zwłaszcza, że nie wierzę w tą degradację. Raczej wierzę w rozmowę
która ma na celu rozmowę wychowawczą, tak zwaną. No, nie o to chodzi, czytamy dalej. O niechybnej karze, niechybnej, jakie fajne słowo, niechybnej, na pewno zostanie ukarany, na pewno, na pewno. Karze, która ma spotkać izraelskiego żołnierza za polityczną manifestację na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, pisze między innymi portal informacyjny Times of Israel. No fajnie, że oni mówią, że to jest polityczne w dodatku, prawda? Że nie dość, że chcą, że chciał dokuczyć Polakom, bo jak mówię, zrobił to po polsku, to jeszcze, że proszę bardzo, zrobił to politycznie, czyli po prostu, żeby zaszkodzić krajowi w związku z pewną konkretną sytuacją polityczną. Tamtejsza armia zapewniła stronę polską, o czym strona polska milczy i dziennikarze muszą się tego dowiadywać od izraelskich mediów. No i zapewnili stronę polską, że nie pozostawi incydentu bez konsekwencji. Nie mówiąc o jakich to konsekwencjach będzie. Wojskowym, który dopuścił się, tak jest napisane, aktu o charakterze politycznym na terenie obcego państwa, był jeden z uczestników programu Witness in Uniform, czyli świadkowie w mundurze. Do Polski przybył razem z jedną z wielu grup żołnierzy odwiedzających miejsca związane z Holokaustem. No super, super, że wpuszczamy takich ludzi. Bardzo jest to na miejscu, prawda? Tak, tak powinno być. Przecież my nie możemy skonfiskować żadnych transparentów. Przecież to by było jakieś okropne, gdybyśmy konfiskowali te transparenty. No przecież to nie możemy się zachowywać tak jak na przykład policja amerykańska w takim mieście jak Jersey City, gdzie konfiskowano transparenty i zachowywano się okropnie w stosunku do ludzi, którzy pokazywali transparenty między innymi organizacji German Dead Camps, jak tam przyjechał prezydent Duda i moim zdaniem haniebnie spotkał się ze szkalownikiem, czyli burmistrzem Jersey, i jednocześnie sobie tam złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar w Katyniu, tym pomnikiem, którego nie umiał obronić, prawda? No i niektórzy ludzie uważali, że to jest nie okej, no i właśnie robili tam różne transparenty, różnymi hasłami oczywiście politycznymi, no i było szkalowanie, szykanowanie, zabieranie transparentów, wyrzucanie ludzi. Możecie to zobaczyć w internecie, do dzisiaj jest, mimo że jest usuwane, ale się pojawiają reuploady. Teraz bardzo ważna rzecz, tutaj sorry, że zrobię wtrącenie, ponieważ pewien tak propisowski portal, że nie jestem w stanie go czytać, bo po prostu no, mam wrażenie, że ten portal jakby mógł, to by sprawiało wrażenie, jakby byli zakochani w Prawie i Sprawiedliwości. Tak to ujmę bardzo kolokwialnie, obrazowo. Stwierdził, że to KOD manifestował przeciwko że KOD próbował zakłócić wizytę prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych i próbował zakłócić składanie kwiatów pod tym pomnikiem, o którym już wspomniałem. Słuchajcie, moi kochani, z tych materiałów, które są zamieszczone w internecie, w żaden sposób nie wynika, że to był KOD. Nie było tam nigdzie loga KODu. Treść transparentów świadczyła o tym, że ludzie, którzy trzymali te transparenty, mają poglądy wręcz odwrotne do KODów, natomiast było logo German Death Camps. I tyle, moi kochani. I także to też warto by w tym momencie powiedzieć, no ale tutaj przecież nie mogą nic zrobić. Słuchajcie, transparent przyciągnął uwagę polskich oficerów, którzy o wszystkim poinformowali władze muzeum w Auschwitz. Dobra. To jakich oficerów? Zakładam, że to jest taki amerykanizm, który oznacza policjanta. No bo jakich oficerów innych? Amerykanie mówią tak, Mr. Officer, Mr. Officer. No i chodzi im o policjanta. Tam może być oficer typu sierżant, oficer typu posterunkowy, nie? Nie musi być oficer. Tylko oni tak mówią na policjanta. Tak jak my czasem mówimy na policjanta panie władzo, nie? No właśnie. I teraz
Czyli rozumiem, że tu chodzi o to, że policjanci no, ci zwrócili na to uwagę i nie wiem dlaczego poinformowali o tym władze Auschwitz, Muzeum Auschwitz. Znaczy, jakby nie było, ja tak, okej, uważam, trzeba poinformować władze obiektu, na terenie którego doszło do czynu zabronionego według polskiego prawa, że doszło tam do złamania prawa, no bo jakby właściciel obiektu powinien się poczuwać chociażby do zabezpieczenia obiektu tak, żeby do łamania prawa na nim nie mogło dojść lub przynajmniej, żeby to utrudnić, prawda? No ale to jakby jest jedno. Natomiast drugie, zdaje się, poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo może wiecie, ja tam studia dawno kończyłem, ale jak kończyłem studia, to było tak, że policjant jak widzi czyn zabroniony w toku, tak to ładnie powiedzmy, to jest zobowiązany reagować. A te reagowanie to nie jest doniesienie do dyrekcji muzeum, niczym do pani w szkole, tylko podchodzi się do takiego delikwenta i mu się mówi, stop delikwencie, po pierwsze to masz zaprzestać naruszania prawa, a po drugie bardzo proszę dokumencik i będą ci przedstawione zarzuty za łamanie prawa, prawda? Ewentualnie jeżeli jest to czyn większej wagi, to bardzo proszę z nami na dołek i tam cię delikwencie przesłuchamy, prawda? No tak co do zasady tak było. Policjant, jak widzi łamanie prawa, reaguje w ten sposób, a nie, że sobie gdzieś tam doniesie. Zwłaszcza, że, czytamy dalej, przywódca izraelskiej delegacji, przywódca delegacji? Kurczę, to miało jakieś, przepraszam, formacja? Jak to przywódca? Chyba przewodnik? Jak tam był w ogóle jakiś przywódca, no to wiecie, to już trochę wygląda tak, jakby tam były jakieś zorganizowane nie grupy wycieczkowe, tylko zorganizowane bojówki albo oddziały paramilitarne. No, no dobrze, że nie dowódca. Dobra, przywódca izraelskiej delegacji jeszcze przed wylotem do ojczyzny zapewnił Polaków, że izraelskie siły zbrojne przeprowadzą w tej sprawie wewnętrzne postępowanie. Kochani moi! Czyli im dalej w las, tym więcej drzew. To już nawet nie wiadomo na pewno, że oni go ukarzą, tylko przeprowadzą wewnętrzne postępowanie, które może wykazać, że tak naprawdę to chodziło nie o to, że on trzymał taki transparent, tylko może się okazać na przykład, że był za mały ten transparent, albo niewłaściwym kolorem, albo że cholero jedna, trzeba takie robić po angielsku, bo później w mediach o tym nie rozumieją, słabo to na zdjęciach wygląda, albo może but ci się rozszturował, a przecież jak szkalujemy Polaków, to musimy to robić w zawiązanych butach, bo inaczej to jest niezgodne z czymś tam. Oni dopiero przez postępowanie przeprowadzą. Przypominam, moi kochani, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość obiecało jeszcze w wyborach coś, co się nazywa tak umownie projektem Cela Plus. Czyli mówiąc krótko, jeszcze w kampanii wyborczej w 2015 roku oni bardzo głośno krzyczeli, że platformersi to złodzieje. Mówię w wielkim uogólnieniu. I że to złodzieje i że w związku z tym oni wsadzą do pierdla. No i z tego co wiem, to żaden jeszcze nie siedzi w pierdlu, co najwyżej siedzą w aresztach, śledczych i to zdaje się, że z takich platformersów to jeden, pan Gawłowski, po ponad 2 latach rządzenia, nie? No właśnie, czyli widzicie jak te postępowania długo trwają, nie? No chyba, że PiS oszukiwał. I tylko gadał, że zabierze wyciągnąć konsekwencje. Lecimy dalej. Rzecznik Sił Obronnych Izraela, biorąc pod uwagę, jak się Izrael zachowuje, nazywanie ich sił siłami obronnymi, to trochę tak, jak nazwać Krzysia szczupłym, młodym, pięknym, bogatym i ogolonym. Zapewnił w wydanym komunikacie, że żołnierz zostanie zdyscyplinowany w najbliższych dniach. Czyli mówię, rozmowa dyscyplinująca. Tak, żadna kara, tylko działania dyscyplinarne. Dyscyplinarne, nie karne. Dyscyplinarne. Dodał, że jego zachowanie jest poważne i sprzeczne z wartościami armii wiążącymi się z programem Świadkowie w mundurach. Czyli nie, że kłamał, nie, że dokuczał, nie, że szkalował, nie, że tak nie wolno, nie, że nie wolno tak sojuszników obrażać. Nie, tylko że armia tak nie robi. Mówiąc krótko, jest bardzo taki jasny sygnał, że gdyby to zrobił
po cywilnemu, albo gdyby to zrobił nie w ramach akcji Świadkowie w mundurach, albo gdyby to luz, nie ma problemu. Wiecie, to jest, jakby to ładnie powiedzieć, to jest takie określenie, jakby ktoś, jakby jakaś korporacja powiedziała, no to co zrobił jest niezgodne z naszymi zasadami korporacyjnymi. A tam jest, no właśnie, jakieś poważne przestępstwa. I teraz kochani, co to oznacza? To oznacza ni mniej, ni więcej, między wierszami, ja to tak wyczytuję, że temu facetowi w Polsce z głowy włos nie spadł. Że może go wylegitymowali, ale nie sądzę. Że on sobie spokojnie wyjechał i to było na zasadzie takiej, że ten przywódca tej wycieczki obiecał, my go ukażemy w Izraelu, my go ukażemy w Izraelu, szybciutko do samolotu spadamy, a nic w Polsce mu nie zrobiono. To znaczy, że nie rozpoczęto procedury. Policja nie zrobiła tego, co trzeba, prokuratura nie zrobiła tego, co trzeba i tutaj w tym momencie będę trochę bronił prokuratury, no bo jak policja nie zrobiła tego, co trzeba i nie dostarczyła dowodów prokuraturze, no to, jakby to ładnie powiedzieć, skąd ta prokuratura miała to wiedzieć, ale to jest zwykła prokuratora. Natomiast prokurator generalny, czyli pośrednio szef wszystkich prokuratorów w Polsce, pan Zbigniew Ziobro, dowiedzieć się o tym powinien od wtorku 22 maja 2018 roku z mediów. I powinien już, przypominam, że jest prawie doba po tym, jak odpalam ten vlog, powinien był już wyjść na mównicę, skoro sprawa zrobiła się głośna w polskich mediach i powiedzieć, że hola, 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 no okej, fajnie, że armia zdyscyplinuje swojego żołnierza, ale facet również popełnił przestępstwo na terenie Polski, w związku z tym my mu stawiamy zarzuty i tutaj prosimy o ekstradycję. No właśnie, nie było. I idę o zakład, że nie będzie. Że tak jak na przykład w przypadku pani Magdaleny Żuk, pan Ziobro to był bardzo wyrywny do konferencji prasowych, prawda? Nawet obiecywał pewne rzeczy, których nie dotrzymał. Niektórzy ludzie bardziej tacy mądrzejsi w prawie ode mnie od początku mówili, że on nie może tego dotrzymać, no bo nawet jak polscy prokuratorzy tam wyjadą do Egiptu, to przecież i tak nie będą mieli tam żadnej władzy formalnej, tyle że tam będą, ale działać to będą mogli przez... jakby przez policję egipską i przez prokuraturę egipską, no to przecież jak będą chcieli, to i tak wszystko Egipcjanie zabataczą, nie? No właśnie, tak mówili i mieli rację, prawda? A tutaj ja mam dodatkowo takie wrażenie, że Muzeum w Auschwitz jest traktowane jak eksterytorialny obszar. Pierwszy raz mnie to tak jakby w oczy ukuło, jak polski prezydent, pan Duda, dziękował władzom Izraela za to, że łaskawie zaprosiły go na obchody. Nie, przepraszam. Pierwszy raz to mnie ukuło wcześniej, jak na oficjalnych obchodach rocznicowych zabroniono wnieść polskich flag. O, to mnie bardzo ubodło, no bo kurczę, jak to? Na terenie Polski zabroniono polskich flag? A było pełno flag Izraela? No to właśnie wyglądało jakby... to było jakieś eksterytorialne terytorium właśnie należące do Izraela, jednocześnie skrajnie nieprzyjazne Polakom. No bo w sumie co ci szkodzi, nawet jak jesteś terytorium Izraela, gościć flagę Polski? No chyba, że nie cierpisz tej flagi Polski, albo z jakiegoś innego powodu ją nie tolerujesz, prawda? Jak my mamy ambasadę na przykład Polski w Izraelu, to mam wrażenie, że jak ktoś tam wejdzie z flagą Izraela na teren tej ambasady, to nie ma halt! Dlaczego tutaj wchodzisz z taką flagą? To jest niefajna flaga. Nie wchodź z tą flagą. Fajnie parodiuję w Halamę. Mam nadzieję, że wam się podoba. No nie ma tak. No bo kurczę, jak jakiś kraj nie jest wrogo nastawiony do drugiego kraju, to nie ma problemu, że jakiś człowiek sobie z tą flagą przyjdzie. No właśnie, ale tutaj przypominam, że formalnie nie jest to eksterytorialne terytorium, a się tak zachowują, tak? Na obchodach nie wolno nosić flagi. Polski prezydent dziękuje Izraelczykom za to, że go zaprosili na obchody uroczystości w tymże właśnie obiekcie. No to kto dziękuje? No gość dziękuje, że go zaprosili.
Czyli prezydent nie był tam, prezydent Polski nie był tam u siebie. Politycy Izraela byli tam u siebie, no bo i Duda podziękował. To, w którym szeregu szedł, jak go tam na zdjęciach pokazali, to jest inna kwestia. Z tego się internauci śmieją do dziś, że jak to niektórzy brzydko mówią, że Adrian został potraktowany jeszcze gorzej niż w poczekalni u prezesa, tak nawiązując do ucha prezesa. Oczywiście to różni źli internauci, ja nie. No natomiast teraz ta cała sytuacja, no to dobitnie wskazuje, że jest to eksterytorialny obszar. I dlatego policjanci, bo ja rozumiem, że oficerowie to są właśnie policjanci, zaraportowali nie do władz Polski, tylko do władz eksterytorialnego obszaru, jakim jest muzeum, faktycznie, czyli do dyrekcji tego muzeum. A dyrekcja muzeum, no rozumiem, że tam poszła do przywódcy tego całego tej wycieczki, powiedziała: słuchaj, zróbcie coś, no bo tutaj panowie policjanci zwrócili uwagę, no coś trzeba zrobić. Dobra, ukażemy go, zabieramy go. To jest najbardziej logiczne wytłumaczenie. I teraz pytanie, czy my Polacy powinniśmy tolerować takie eksterytorialne obszary poza zwyczajowo przyjętymi? No bo zwyczajowo jest przyjęte, że ambasady się toleruje, prawda? To nawet nie tyle toleruje, co się chce, żeby kraje się wymieniały ambasadami, wymieniały się ambasadorami. To rzeczywiście są eksterytorialne obszary, tam poza bardzo, bardzo, bardzo super, hiper wyjątkowymi sytuacjami, głównie wiążącymi się z tym, że ambasador poprosi, to tam nie można wejść, prawda? W sensie służby danego kraju, bo to rzeczywiście jest na przykład terytorium Rosji, Niemiec, Chin czy Korei, prawda, kogokolwiek. No i to jest okej, okay. Natomiast dlaczego muzeum ma być terytorium eksterytorialnym? Zwłaszcza, że jak bardzo ładnie pokazał Darek Matecki z takiego kanału Prawicowy Internet, pozdrawiam cię Darku, no Muzeum Polin również wygląda na eksterytorialny obszar. On tam bardzo wyraźnie pokazał, jak to Polacy musieli stać w bardzo długich i upokarzających kolejkach, gdzie sprawdzano ich na wykrywaczach metali i wielu innych rzeczach, zupełnie jakby oni chcieli tam zrobić jakąś krzywdę, a z drugiej strony Izraelczycy sobie bach, przechodzili bez kolejki. No jest to w porządku? Nie jest to w porządku. Już pomijam takie rzeczy jak szkalowanie polskich gwiazd mediów, jak na przykład panią Ogórek, prawda, i pana Ziemkiewicza. Bardzo serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza pana Ziemkiewicza, bo mi pomógł, jak potrzebowałem pomocy, i do rzeczy był artykuł, który mi pomógł poradzić sobie z pewnym problemem z YouTube'em. Bardzo serdecznie dziękuję. No właśnie, jak ktoś z was spotka pana Ziemkiewicza, proszę pozdrowić ode mnie. No właśnie, czy my powinniśmy to tolerować, czy my nie powinniśmy tego tolerować? I czy rząd, który ewidentnie to toleruje, powinien być wspierany przez naród, czy nie powinien być wspierany przez naród? I teraz, żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że ja mam pretensje do Prawa i Sprawiedliwości. To chyba nie za Prawa i Sprawiedliwości zbudowano Muzeum Polin, nie? No właśnie. Natomiast mam o tyle pretensje do Prawa i Sprawiedliwości, że przypominam, że pani Szydło, ta, która przez około 2 lata była premierem, zanim jeszcze była premierem, bardzo głośno krzyczała, że trzeba by odwołać dyrektora Muzeum w Auschwitz. Był o tym vlog. I mówiła, że on bardzo złe rzeczy robi, trzeba go odwołać. A potem nagle, jak była premierem, czyli była szefową ministra Glińskiego, który mógł go odwołać, to nie zrobiła nic, żeby go odwołali. I Morawiecki też nikt nie zrobił, żeby go odwołali. Natomiast Gliński zdaje się, że przekazał 500 000 000 złotych na renowację cmentarza żydowskiego, a na renowację mogił polskich bohaterów, zdaje się, nie ma kasy. W każdym razie po internecie krążą takie zdjęcia, które sugerują, że niektóre nawet z mogił powstańców będą rozbierane, bo nie ma kasy, no właśnie, a rodziny już się nie interesują. Nie wiem, ile tam jest fejków, ile tam jest nie fejków, natomiast no kurczę, jest... Nie wiem, dlaczego Izrael nie przyjdzie i nie... I za mnie zadba o mogiły, skoro ludzi, po których chcą dziedziczyć. Zobaczcie, jaki to jest hardcore. Tak teraz
teraz na to wpadłem, patrzcie, że chcą dziedziczyć po ludziach, którzy zmarli bezpodobnie, chcą dziedziczyć, ale mogiłami tychże ludzi to już się nie zajmą. To lepiej, żeby Polacy dawali pieniądze na te mogiły, a oni sobie wezmą spadki. Pra, kurde, no, co za cwaniury, no, Gliński w to idzie. No właśnie, i teraz podobno jakieś dwa nowe muzea będą dalej robić. Też będą eksterytorialne, jak Polin i Auschwitz? Ciekawe. No słuchajcie, podstawa prawna, no bo może na samym końcu podstawa prawna do tego, na podstawie czego polska prokuratura i policja powinny w ogóle zareagować. Kochani, to jest ostatnio bardzo szeroko obawiana ustawa z 16 grudnia 1989 roku. Po zmianach z 26 stycznia 2018 roku, ustawa jest 18 grudnia 1998, zmiany 26 stycznia 1918, czyli tak zwany tekst jednolity, jak na dzisiejsze czasy, jest to tak zwana ustawa o IPN-ie i tam w obecnym brzmieniu artykułu 55a czytamy, to jest w kto jest w rozdziale 7 przepisy karne. Kto publicznie, publicznie to było, jak ktoś spali zdjęcie Angeli Merkel, to jest, że publicznie znieważył głowę obcego państwa, tutaj zrobił to publicznie, też publicznie, prawda? W tym muzeum potencjalnie nieograniczona liczba ludzi mogła to zobaczyć. Kto publicznie i wbrew faktom, przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, czyli m.in. mordowanie ludzi w Auschwitz, prawda? Nie przyczyniliśmy się do tego. W artykule 6 karty międzynarodowej bla 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 lub inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Prawda? Czyli albo grzywna, albo odsiadka. Pomijam fakt, że ja to nie lubię takich przepisów, gdzie albo bardzo lajtowe makara, albo taka hardkorowa, ale tak jest. Prawda? I wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. Tak. No właśnie, tam dalej jest mowa, że jeśli ktoś działał nieumyślnie, to jest mniejsza kara, no ale na pewno działał umyślnie. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Jeśli vlog się podobał, dajcie łapkę w górę, miły komentarz oraz oglądajcie podstawowe vlogi od początku do końca w playlistach. Do zobaczenia, pa pa!